Ta wiedza, że myśmy byli pierwsi, którzy wiedzieli, jak to zrobić, spowodowała, że potem 4 lata, 4 z haczykiem lata później Anton zrobił tą pierwszą prawdziwą kwantową teleportację. Bo po prostu on już wtedy zaczął kupować odpowiedni sprzęt. A inni jeszcze tego nie wiedzieli. Pewne rzeczy, które wydają się nam klasycznie za możliwe, na ręce kwantowej są prawie niemożliwe. Na przykład to klonowanie. To wiemy wszystko, co jest możliwe o wzajemnych relacjach dwóch cząstek. I to w przypadku tego singletu, o którym wspominałem, to jest coś takiego, że jeżeli na przykład pomierzymy singletu polaryzacyjnego, jeżeli pomierzymy dwie identyczne polaryzacje tych cząstek, to zawsze wynik będzie odwrotny. Zrobiliśmy kwantową wersję Bridge'a. I okazuje się, że ja nie gram rzeczy, ale zatrudniliśmy osoby, które się dobrze znają na Bridge'u i wiadomo, że w Bridge'u mamy licytację. I tutaj licytacja jest oparta na ograniczeniu informacyjnym. Nie wolno się kopać pod stołem na przykład. Prawda? Nie wolno pokazywać taką minę, że mam złe karty i tym podobne rzeczy. Jedyna rzecz, którą wolno nam według reguły, jest tylko przekazać tą informację, która jest tam, 4 piki czy coś w tym rodzaju. Nie pamiętam tego. I okazuje się, że jeżeli byśmy pozwolili, a tutaj jest śmieszna rzecz, żadne reguły sportowego brydża tego nie zabraniają, żeby na tym stole stał jeszcze interferometr. Nie ma w regułach, nie wolno mieć interferometru, nie wolno sobie przekazywać interferometru. Teleportacji kwantowej było już naprawdę dużo informacji, zarówno w Astrofazie, jak i w wielu portalach naukowych i mniej naukowych w internecie. Ale czym właściwie jest teleportacja kwantowa? W jaki sposób się ją wykonuje? Jakie są mity dotyczące tej technologii? Zasięgnąłem wiedzy u samego źródła, bo u profesora, doktora habilitowanego Marka Żukowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, który teleportacją kwantową zajmuje się na co dzień, ba, tak naprawdę kładł też podwaliny pod opracowywanie tej technologii, zdobył nawet nagrodę tak zwanego polskiego Nobla właśnie w tej dziedzinie. Także pierwsze pytanie to, czym właściwie jest ta teleportacja kwantowa? Jak możemy określić to zjawisko? Rzeczywiście to jest dosyć trudny temat i nawet wielu fizyków sobie z tym nie daje rady. Ja tutaj może zacznę, przepraszam, od krytyki pewnej książki. Była taka książka profesor Feynmana, profesora Milberna, napisana po angielsku, potem przetłumaczona na polski. Milburn już napisał o teleportacji w sposób taki, nazwijmy to, dosyć zamglony. A osoba, która tłumaczyła, nie była fizykiem kwantowym i w tej książce definicja kwantowej teleportacji jest akurat zaprzeczeniem, o czym jest teleportacja. To ja już nie wstydzę się tego mówić, bo to już kiedyś w świecie nauki ogłosiłem, że taki fakt nastąpił. Także rzeczywiście mitów jest bardzo dużo i teleportacja kwantowa to jest po prostu przekazanie stanu kwantowego z jednej cząstki na drugą. Tak można by było najbardziej ogólnie powiedzieć, ale teraz oczywiście, czyli to jest ta teleportacja. I tu już od razu może zacznę, że obie cząstki muszą istnieć wcześniej. Stan, na którą teleportujemy stan, ona gdzieś musi być w dużej odległości i już istnieje. Więc to nie jest tak, że się pojawia jakaś cząstka. To nie jest przekaz materii. Kiedyś to ładnie chyba sformułował Danny Greenberger, że to nie jest przekaz ciała, ale to jest przekaz duszy. Trzeba zacząć od czegoś, co było osiągnięciem Wojtka Żurka. Między innymi, bo szereg osób tą rzecz wprowadziło, w mechanice kwantowej nie możemy klonować stanów. To znaczy, jest niemożliwy taki proces, w którym mamy jakąś cząstkę w nieznanym stanie, podkreślam, w nieznanym, bo w znanym to możemy, ale w nieznanym stanie przychodzi do nas i produkujemy dzięki temu na przykład 100 cząstek, takich samych cząstek w tym samym stanie.
Okay? Coś takiego by po prostu zaprzecza wszystkim prawom fizyki kwantowej. I w związku z tym teleportacja nie jest kopiowaniem stanu. Ten stan pierwszej cząstki jest niszczony i przekazywany do drugiej cząstki. Teraz w jaki sposób to przekazywanie następuje? To przede wszystkim musimy mieć do tego parę cząstek w tak zwanym stanie splątanym, o tym też jak będzie pytanie, powiem. Albo jeżeli ktoś woli, to czasami się to nazywa stan Einsteina-Podolskiego-Rosena. I on musi być znany, to musi być no, specyficzny i w ramach urządzenia, które nazwijmy teleportem, to jest ustalony stan. Z reguły to jest tak zwany singlet polaryzacyjny. Przynajmniej Anton tak to miał w swoim eksperymencie. No i teraz jedna z tych cząstek z tego stanu splątanego idzie do odbiorcy, którego będę nazywał Bobem, bo taka jest, tak się przyjęło w poddyscyplinie, idzie do Boba, druga idzie do Alicji i teraz do Alicji przybywa cząstka wysłana przez kogoś w nieznanym stanie, przez X-a i sama jest w nieznanym stanie i ona spotyka na pewnym interferometrze jedną z tych cząstek z pary splątanej, którą dzieli z Bobem. No. I tutaj dokonuje coś, co się nazywa pomiarem Bella. Czyli, a pomiar Bella polega na tym, że jeżeli te cząstki nie są zniszczone, mówię tu o sytuacji idealnej, z reguły w przypadku fotonów to są zniszczone, to same ta cząstka w nieznanym stanie i ta, która jest z tej pary Einsteina-Podolskiego-Rosena, one po tym pomiarze stają się splątane. I pomiary kwantowe zawsze dają całkowicie rozróżnialne rezultaty. Najbardziej elementarna teleportacja jest oczywiście taka, że przekazujemy stany układów kwantowych, które mają tylko dwa całkowicie rozróżnialne stany, czyli tak zwanych qubitów. Tak bit ma stan 0 i 1 klasyczny, a ten qubit może być w dowolnej superpozycji dowolnych dwóch stanów, które są, jak to ładnie się mówi, ortogonalne, czyli całkowicie rozróżnione, ale superpozycja to jest też specyficzna rzecz, o którą też może następne pytanie by było. U Alicji spotyka się jedna cząstka z tej pary EPR i cząstka o nieznanym stanie i tutaj jest ten pomiar w tak zwanej bazie Bella i w wyniku tego pomiaru te cząstki lądują w jednym z czterech możliwych stanów splątanych, które są wzajemnie całkowicie rozróżnialne. W idealnej sytuacji. W idealnej sytuacji, podkreślam. I w tym momencie Alicja uzyskuje dwa bity informacji. Albo jeżeli wyrazić prościej, po prostu w jej komputerze wyskakuje na ekranie liczba 1, albo 2, albo 3, albo 4. Okay? Coś takiego zawiera dwa bity informacji. I ta informacja jest przekazywana do Boba. To jest bardzo istotne. Także teleportacja nie ma charakteru naświetlnego. To jest jednym z mitów. Może właśnie symbolicznie to powiem to w taki sposób, jak to często mówi. Mówię ona, przypuśćmy, że ma, jeżeli chodzi o urządzenia do komunikacji klasycznej, to są u Alicji dosyć przestarzałe, więc wyobraźmy sobie telefon na korbkę z okopów z I wojny światowej. Ona kręci tą korbką i mówi: Bob, słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Bob odpowiada: tak, słyszę ciebie. No to czwórka mi wyszła.
I bazując na tej informacji, Bob dokonuje pewnej transformacji, tylko tych dwóch bitach, bitów, pewnej określonej transformacji tego swojego kubitu, który ma u siebie. I w tym momencie ma pewność, że ten kubit jest w tym samym stanie, który przyleciał do Alicji z nieznanego źródła. I nikt z nich nie wie, jaki to był ten stan. Okay? Bo został przysłany gdzieś z zewnątrz. Oczywiście w prawdziwym eksperymencie teleportacyjnym, który testował to oczywiście stan był znany i sprawdzano, czy do Boba przylatywało to, co miało przylecieć. To jest tak samo, prawda, jak się testuje urządzenia klasycznej komunikacji. Najpierw sprawdzamy, czy sygnał przechodzi, a potem na przykład prowadzimy rozmowę, która jest jednak idzie jakimś swoim własnym rytmem i nie jest przewidywalna. I tak to mniej więcej wygląda. Tu dodam jeszcze fascynujące rzeczy na temat tej teleportacji. I co jest istotne, proszę zauważyć, że w takim pomiarze w bazie Bella Alicja przekazuje dwa bity informacji do Boba. A mimo wszystko Bob jest w stanie odtworzyć na podstawie tych dwóch bitów, operując tym swoim końcem teleportu, jest w stanie odtworzyć stan, nieznany stan tej cząstki, która przyszła, a stan cząstki nawet kubitu jest, czyli najprostszego układu kwantowego, jest opisywany w pełni nieskończoną ilością bitów. To jak on to robi? Właściwie wystarczy po prostu tylko ten początek. Tak to robi. To jest ta tajemnica splątania. To jest ta tajemnica splątania, którą wykorzystujemy. Splątanie jest to zdumiewająca cecha mechaniki kwantowej, która nie ma żadnego analogu klasycznego i to jest wykorzystywane w tym eksperymencie teleportacyjnym. Czekam na następne pytanie. Są jakieś pomysły, jak to może działać? Słyszałem o czymś takim, że gdzieś tam, jeżeli weźmiemy sobie hipotezę tej piany kwantowej, to być może to są jakieś takie wormhole dosłownie i tak dalej, ale to, nie, to szczerze mówiąc brzmi bardzo pianowato. Tak, to jest taka piana. Tu troszeczkę wrzucę kamyk do pana ogródka. Ogólnie popularyzacja nauki często koncentruje się na po prostu bieżących hipotezach, które są tworzone przez pewnych ludzi i te hipotezy po 10 latach z reguły są nieprawdziwe i bardzo dużo jest takich artykułów. No, problem polega na, i to jest pewien problem popularyzacji. Często ludzie właśnie przestają odróżniać naukę od science fiction. W wyniku tego. W pewnym sensie niektóre z desperackich pomysłów pewnych teoretyków z reguły się nie sprawdzają. Tylko parę desperackich pomysłów się sprawdziło. Czarne dziury też były takim desperackim, jakby nie patrzeć, prawda, pomysłem, a jednak okazuje się, że chyba one nie były pomysłem, nie zgodzę się, one nie były pomysłem, bo one po prostu wyszły Schwarzschildowi jako rozwiązanie równej Einsteina. I to był problem do interpretacji. No, ale a równania Einsteina dobrze wyjaśniały na przykład ruch perihelium Merkurego i w związku z tym ten założenie, że one są prawdziwe, było dosyć dobre. Potem Eddington sprawdził, że rzeczywiście nawet w skali kosmicznej są efekty związane z ogólną teorią względności. Także to jest troszeczkę inna sytuacja. To było rozwiązanie w ramach pewnej teorii, która miała olbrzymią szansę wtedy i potem okazało się, że to jest teoria fundamentalna. Natomiast łączenie splątania z jakimś wormholes i tak dalej, to oczywiście karkołomne. Każdy może sobie pomarzyć. Jaki jest właściwie mechanizm przenoszenia cząstki? Jak ta informacja, o ile tutaj możemy tak to nazwać, o tych stanach jest przekazywana? Skąd ta druga cząstka ma wiedzieć, że coś zmieniło się w tej pierwszej, z którą jest splątana? Wchodzimy
wchodzimy w krainę czarów czy własnej wyobraźni. Ponieważ mechanika kwantowa nie sugeruje żadnego mechanizmu. Co jest istotne, wyniki pomiarów w mechanice kwantowej, no wrócę do tego eksperymentu teleportacyjnego, gdzie Alicja miała tam jedną cząstkę z pary podłoskiego rozumu i tą cząstkę w nieznanym stanie. I tutaj był ten pomiar Bella i wyniki wyskakują z tym samym prawdopodobieństwem, wyskoczy jedynka, dwójka, trójka i czwórka. I nie ma żadnej zmiennej w mechanice kwantowej, która by pozwoliła na określenie, co wyskoczy. Jest to fundamentalna przypadkowość. Taka przypadkowość, którą znamy w normalnym życiu, która jest stosowana przez ubezpieczalnie, przy oszacowaniu ryzyka i tak dalej, to ona wynika z nieznajomości parametrów. Natomiast wszelkie próby wprowadzenia takich dodatkowych parametrów do mechaniki kwantowej, które niby nie znamy, prowadzą do tego, że uzyskana teoria nowa, mechanika kwantowa plus te parametry, ona musi być sprzeczna z teorią zmienności. A to jest no, bardzo smutne. Z reguły wszystko, co się zgadza z teorią zgodności, okazało się dobrym podejściem. I w związku z tym, jeżeli mówimy o mechanizmie, to już wpadamy w pułapkę. Ogólnie, i to ja nie wiem, kto to sformułował, ale Anton Zeilinger, z którym współpracowałem ponad jednym trzecim wieku w pracy dotyczącej tych zagadnień, propaguje coś takiego, że tam podkreśla maksymalnie splątane, maksymalnie, bo wszystko możemy stopniować. Są stany niesplątane i są stany splątane i w pewnym momencie mamy maksymalnie splątane. I maksymalnie splątany stan, tak jak to próbował w sposób kondensowany przedstawić Anton, to jest taki, którym wiemy wszystko, co jest możliwe, podkreślam, bo w mechanice kwantowej nie jest możliwe. Pewne rzeczy, które wydają się nam klasycznie za możliwe, w mechanice kwantowej są paradoksalnie niemożliwe. Na przykład to klonowanie, prawda? To wiemy wszystko, co jest możliwe o wzajemnych relacjach dwóch cząstek. I to w przypadku tego singletu, o którym wspominałem, to jest coś takiego, że jeżeli na przykład pomierzymy singletu polaryzacyjnego, jeżeli pomierzymy dwie identyczne polaryzacje tych cząstek, to zawsze wynik będzie odwrotny. Znaczy to, jeżeli Alicja dostanie polaryzację horyzontalną, bo dostanie pionową albo co się nazywa czasami wertykalną. I na odwrót. Natomiast sama Alicja dostaje wynik zupełnie przypadkowy. Czyli stan splątany dwóch cząstek, to jest maksymalnie splątany, to jest takie, że wiemy wszystko, co jest możliwe w ich wzajemnych relacjach, w sensie obserwowalnych w eksperymencie, i nic nie wiemy o tym, co pojedyncza cząstka zrobi lokalnie, ani jedna, ani druga. To jest, proszę zauważyć, że w przypadku, gdy sprawdzimy wszystkie części w samochodzie, to wtedy wiemy, czy on jest w dobrym stanie, czy w złym. Czyli tutaj jest niemożliwość dokonania tego, ponieważ nic nie wiemy o tej cząstce, nic nie wiemy o tamtej cząstce. To jest właśnie jedno z tych bardzo niebezpiecznych stwierdzeń, ponieważ dwie cząstki, które są w tym stanie splątanym, właśnie mają, ten stan splątany nadaje im takie właściwości, że jeżeli na przykład singlet, że jeżeli zrobimy ten sam pomiar, to zawsze wyjdą nam wyniki przeciwne. Okay? Mm-hmm.
W obu stronach. Okay? No i teraz część ludzi, którzy są bardzo zakłopotani mechaniką kwantową, a pewna amerykańska filozofka, wydaje mi się, że nazywała się Cartwright, kiedyś powiedziała, że to jest cognitive regression, ale coś, to jest taki efekt u dzieci, które gdzieś tam w granicach drugiego roku czasami nie są w stanie uwierzyć, że pewne rzeczy tak, a inaczej działają. I to samo jest cechą bardzo wielu fizyków, którzy się nawet zajmują mechaniką kwantową. Do końca nie są w stanie zaakceptować mechaniki kwantowej. I bardzo duże ilości osób, i to nawet były to słynne nazwiska, bo sam Schrödinger tak sądził na samym początku, sądzi, że tak zwana funkcja falowa to jest jakieś pole. A to nie jest pole, to jest po prostu zapis naszej informacji o przygotowaniu układu. Nawet nie o pojedynczym układzie, tylko o przygotowaniu układu. Czyli jeżeli mamy jakieś źródło światła, za którym, przyjmijmy laser, za którym ustawię filtr polaryzacyjny i będzie mi wypuszczał tylko fotony spolaryzowane w taki sposób, a nie w taki sposób, no to jest to właśnie przygotowanie. I wtedy każdy z tych fotonów będzie należał do, będzie miał stan kwantowy swojej polaryzacji taki, ten, który jest przepuszczany. I nic więcej. Nic więcej. Wiemy, że każdy z tych fotonów należy do tej klasy fotonów, które przeszły przez polaryzator, który przepuszcza wyłącznie taką polaryzację. Okay? I to jest jedyne stwierdzenie, które temu nadajemy pewną formę takiej elementarnej funkcji falowej. I funkcja falowa nie jest polem, tylko jest naszym zapisem informacji o tym, jak przygotowaliśmy układ. I w związku z tym to, co strasznie martwi ludzi, że Alicja w momencie, kiedy dokona swojego pomiaru i zakłada, że Bob ma tak samo ustawione swoje urządzenie pomiarowe, dostanie pewien wynik, to wie, że jeżeli Bob uzyska, będzie tak mierzył coś takiego samego, no, to uzyska wynik przeciwny. I to już jest zapisane w tym stanie spontanym pierwotnym. Rozumiem. Czyli to nie jest jakaś zmiana, która następuje, jak my zmienimy coś w tej cząstce. A to jest istotne, ale sam Bob, ponieważ nie wie, co wyszło, ale nic, nie ma zielonego pojęcia, co mówić. Okej, czyli w momencie spłatywania tych książek... Jeżeli dobrze rozumiem, w momencie splątywania de facto tych cząstek zostało to już gdzieś ustalone, tak? Tak to trzeba rozumieć? Znaczy, cząstki splątane to są takie cząstki emitowane przez jakieś źródło lub niekoniecznie, i to być może o tym będziemy później mówić, lub w pewien sztuczny sposób przygotowane, w których właśnie mamy taki stan, w którym nie wiadomo nic o tym, co będzie się działo z pojedynczą cząstką, natomiast wiemy, że w przypadku na przykład tych samych pomiarów będziemy mieli wyniki przeciwne. Na przykład, bo to mogą być różne kombinacje tych sytuacji. Rozumiem. Nic więcej. To faktycznie znosi potrzebę mechanizmu przekazywania. No. I teraz niech pan zauważy, że po prostu to Alicja wie, że u Boba z jej punktu widzenia nastąpił kolaps, tak zwany kolaps funkcji falowej. Podkreślam, że proszę zauważyć, że mądrzy ludzie, tacy jak Bohr i Heisenberg, nazwali to funkcją falową, nie polem falowym. Ale funkcją. Funkcja to jest pojęcie matematyczne. To jest ukryte w tej nowomowie kwantowej. Że to jest narzędzie do zapisu naszych przyszłych przewidywań dotyczących przyszłych obserwacji. Natomiast to nie jest coś, co lata sobie po kosmosie.
Funkcje falowe, inne sformułowanie, które chciałbym troszkę zszokować tych, którzy czytają o spółkami w różnych czasopismach i tak dalej, gdzie często jest wersja przedstawiona zniekształcona, to funkcja falowa jest tylko i wyłącznie zapisem naszej informacji o tym i pozwalającym na wyliczenie prawdopodobnie z przyszłych pomiarów. Nic więcej. Czyli to magii tu żadnej nie ma. Ja jeszcze tutaj chciałem dodać też takie, bo oczywiście używam różnych takich trików dydaktycznych, które ludzie zajmujący się mechaniką kwantową używają, też to nie jest moje, to funkcja falowa istnieje nie w przestrzeni rzeczywistej, tylko w tak zwanej przestrzeni Hilberta, która nie ma nic wspólnego z przestrzenią rzeczywistą. Czyli możemy tu mówić o niej bardziej jako o narzędziu w tym momencie niż o fakcie. Jest wyłącznie narzędziem do wyliczania prawdopodobieństw. I proszę zauważyć, że ta zmiana funkcji falowej nie za bardzo odbiega po inku pomiaru od normalnej zmiany rozkładu prawdopodobieństwa, który przepisujemy danej osobie. To proszę zauważyć taką rzecz, że na przykład jest jakieś tam prawdopodobieństwo średnie, przepraszam, może znowu przykład samochodowy. No, jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że w samochodzie pęknie przednia szyba. Mhm. Okay? I według tego jest wyliczane to prawdopodobieństwo. Okay? No, dobrze, ale teraz jeżeli moja, oczywiście ubezpieczalnie tego nie robią, ale jeżeli ubezpieczalnia by wiedziała, że ja jeżdżę swoim samochodem, znaczy ja tego nie robię, ale to jest oczywiście przykład, wyłącznie po drodze szutrowej, no to samochód przede mną może mi wybić tę szybę bardzo łatwo. Okay? I w związku z tym ta informacja, on jeździ po drodze, ale ten akurat, ten konkretny samochód z tą rejestracją i tak dalej, z tym numerem BIN, jeździ po drodze szutrowej. I od razu ubezpieczalnia powinna nadać temu inny rozkład prawdopodobieństwa, że znacznie większe prawdopodobieństwo zbicia tej przedniej szyby, a znacznie mniejsze, że ktoś się rozwali w wyniku jazdy 140 na godzinę po tej drodze, bo już przy mniejszej się wywali prędkość. Okay? I to jest to samo. To jest to samo, tylko tyle, że tym podstawowym narzędziem jest funkcja falowa i funkcja falowa zapisuje nam wszystkie rozkłady prawdopodobieństwa wszystkich możliwych według zasad kwantowych pomiarów, które możemy wykonać w mechanice kwantowej. Zasada Heisenberga ogranicza pewne możliwości pomiarowe. Jeżeli mierzymy położenie, to nie możemy zmierzyć pędu jednocześnie. Ale funkcja falowa elektronu daje nam zarówno rozkład prawdopodobieństwa położenia tego elektronu w przestrzeni, jak i rozkład jego pędu. Do głowy przychodzi mi jeszcze jedno pytanie tutaj. Czy tak naprawdę zasada nieoznaczoności Heisenberga, czyli to, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać naraz i określić naraz pędu cząstki i tego, gdzie ona się znajduje, nie uniemożliwiałoby tak naprawdę tego, co widzimy w science fiction, w takiej klasycznej teleportacji, że skanujemy sobie jakiś obiekt, wszystkie położenia i stany kwantowe jego cząstek, a potem odtwarzamy to w zupełnie innym miejscu? Przepraszam, to jest po prostu science fiction i tak, ogólnie... Tak, totalne science fiction, ale tak sobie gdzieś tam zastanawiamy się nad tym. O teleportacji przyjęli tą bardzo dobrą marketingową nazwę. Teleportacja nie byłaby taka słynna, kwantowa, gdyby była to określone, że to jest przekazywanie stanu za pomocą nie naruszające zasady braku
możliwości klonowania, przekazywania stanu na odległość przy użyciu korelacji Einsteina, Podolskiego i Rosena. Tak, okay? Bardzo dużo. Nudy na pół. Dziennikarze by używali to jako o, jeszcze jeden nudny tytuł doktoratu. Prawda? A teleportacja była takim przebojowym nazwaniem i bardzo dobrze, bo to zwróciło uwagę na rozwijającą się dziedzinę. I notabene nawet wiem, nie chcę skłamać, Merwin się przyznał do tego, że był jednym z recenzentów tej pracy i tam redakcja Physical Review Letters konsultowała się z nim, czy to słowo teleportacja nie jest przesadą. I on uznał, że to właściwie dobrze to obrazuje. Także były duże wątpliwości i możliwe było, że redakcja by odrzuciła to słowo, gdyby nie weszło do literatury. No, oczywiście ludzie mogliby później to nazwać. Ja też miałem taką sytuację, zresztą w pracy, która bardzo się przyczyniła później do tego pierwszego eksperymentu teleportacyjnego, że nam redakcja powiedziała, my używaliśmy takiego neologizmu, który sobie wymyśliliśmy, ultrakoincydencja. Czyli to była taka koincydencja zdarzeń fotonowych poniżej jakby długości czasowej fotonu, to jest tak zwany czas koherencji. Sam foton jest rozmyty czasowo jakoś tak, a my chcieliśmy, żeby ta koincydencja była bardzo, bardzo ostra. I nam to zabronili i musieliśmy używać, że koincydencja poniżej, czas koincydencji poniżej czasu koherencji. Chciałem zapytać też o odległość w teleportacji kwantowej. Jak to wygląda? Czy odległość ma znaczenie? Czy jesteśmy w stanie, tak jak czasami się mówi, wpływać na cząstki, które są na drugim końcu wszechświata przysłowiowo? Czy też są tutaj jakieś ograniczenia tejże odległości? To wynika z mechaniki kwantowej. Okej. Natomiast co jest istotne, fizyka. Cały czas testujemy wszystkie nasze teorie. Proszę zauważyć, że była keplerowska teoria ruchu planet, okay, którą potem wyjaśnił, zunifikował w pewnym sensie i rozszerzył jej stosowalność Newton i powiedział, dlaczego one się tak ruszają w tych orbitach Keplera. Ale w pewnym momencie zauważono, że Merkury wcale tak nie robi. Merkury nie idzie po elipsie. To jest taka rotująca elipsa. I to jest związane z tym, że tam już tak silne jest pole grawitacyjne Słońca, że newtonowska grawitacja nie działa. I wszystkie teorie musimy ciągle sprawdzać. I mechanika kwantowa mówi nam, że spontanicznie możemy ustawić sobie to urządzenie odbiorcze na Księżycu, nie będzie żadnego problemu. Poza tym, że będziemy tracić te cząstki po drodze, prawda? Z racji tych wielu efektów, o których wspomniałem, ale trzeba to sprawdzić. A jeszcze jest jeden aspekt, który też to jest bardzo istotne i też wielu troszeczkę, że tak powiem, pewna część teoretyków z przerośniętym troszeczkę ego czasami zarzuca, że właściwie po co jest, po co są te wszystkie eksperymenty dotyczące kwantowej informacji. No bo to wszystko wynika z doświadczeń. Okay? I w zasadzie jest sytuacja taka, że eksperymentatorzy i tak wiedzą, co zobaczą. No bo sobie wszystko wyliczyli z pomocą być może teoretyków, takich jak ja, i potem patrzą, aha, jest tak jak jest, tak jak miało być, okay? Tylko mniej dokładnie, no bo są zawsze jakieś sumy eksperymentalne. Proszę zauważyć, że my rozmawiamy poprzez medium, właśnie używamy Zooma i tak dalej, część tych połączeń jest radiowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okay? Używamy współczesnych urządzeń do telekomunikacji, mówiąc prosto. I teraz
1887 niejaki Hertz, stąd ta jednostka częstotliwości, wcale nie od tego, że słowo Hertz oznacza serce po niemiecku, zrobił eksperyment, którym pokazał, że pole elektromagnetyczne przekazuje energię. Okay. On zrobił takie wystarczające wyładowanie elektromagnetyczne, żeby się zapaliła żarówka gdzieś tam. Okay. To było w równaniach Maxwella. To było, ale on pokazał, że to zjawisko jest dla nas osiągalne i że jest kontrolowalne. I z tego powstało potem radio, bo ludzie to zaczęli podchwytywać i tak dalej, i tak dalej. A w zasadzie to wszystko, co my w tej chwili mamy, to nasza telekomunikacja, oprócz tego kodowania, które jest związane z rozwojem technik cyfrowych i elektroniki, no to jest wszystko oparte na w zasadzie rozszerzeniu metody radiowej. Mikrofon też, który używamy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest podobne. Oczywiście mikrofon można powiedzieć, że jest na kable. Okej, ale na mój mikrofon, moje głośniki z pana mikrofonem już z kablami nie są połączone. No dokładnie. Okay? Ale to też chyba katastrofa w Nadfiolecie pięknie to pokazywała, gdzie wydawało się, że teoretycznie jest przecież już wszystko z małymi wyjątkami gdzieś tam porobione, a cała mechanika kwantowa potem wyrosła na tym, że wcale tak nie było. I eksperymenty pokazały właśnie, że coś tam więcej się kryje w tej fizyce. Znaczy ja akurat tutaj, a tu nie widzę, znaczy tu widzę co innego. Katastrofa w Nadfiolecie raczej zmusiła Plancka do przemyślenia, jak ją ominąć, znaczy jak pozbawić teoretyczne przewidywania dotyczące promieniowania ciała doskonale czarnego, tak żeby one odzwierciedlały to, co się widzi w eksperymencie. I on bardzo się długo bał tego, aż w końcu stwierdził, że światło jest emitowane porcjami, bo tylko w ten sposób mu to wszystko zadziałało. I co więcej, że energia zawarta w tej porcji to jest jego przyszła stała, H kreślone, stała Plancka i razy częstotliwość światła. I potem, 5 lat później, podchwycił to Einstein i powiedział: OK, ale to chyba jest cząstka, bo inaczej efektu fotoelektrycznego nie wyjaśnimy. I stwierdził, że istnieje coś takiego jak cząstka elementarna, tak obecnie byśmy to nazwali, światła, foton, to nazwał wtedy Licht Quanten, czyli kwanty światła, nazwę foton wprowadzono później, która ma niesie energię H razy mi, to jest gdzie mi to jest częstotliwość. Ale to tu już był eksperyment, który to była próba uratowania sytuacji. Która zresztą właśnie doprowadziła potem do mechaniki kwantowej. Ale w przypadku eksperymentu Herca było wiadomo, teoretycznie było wiadomo, co on uzyskał. Ale istotne jest udowodnienie, że dane zjawisko jest obserwowalne dla nas w naszym zasięgu i jest kontrolowalne. W momencie, kiedy jest kontrolowalne, to możemy zaczynać myśleć, jak to wykorzystać. I cała cywilizacja współczesna jest oparta na eksperymencie, w sensie eksperymentu. Pora na pytanie o to, jak splątać w ogóle takie fotony. Co wy jako fizycy, jako naukowcy robicie, żeby wprowadzić cząstki w taki właśnie stan? Jak się to po prostu robi? Może zacznę też od takiej rzeczy, żeby obniżyć ciśnienie. W zasadzie stany splątane jako zagadnienie pojawiły się w 1935 roku po pracy Einsteina Podolskiego Rosena i potem też tą nazwę prowadził Schrödinger w tym samym roku, ale one zawsze były, to jest pierwsza rzecz. I ogólnie bardzo mało ludzi to zauważa, ale stan podstawowy atomu wodoru zbudowany też
No ale stan podstawowy jest o najniższej energii, jest w rzeczywistości stanem splątanym protonu, który stanowi jądro. Jądro atomu wodoru i tego pojedynczego elektronu, który krąży wokół niego. Oczywiście to jest bardzo złe sformułowanie. To jest właśnie język, który język niekwantowy. I także stany splątane zawsze były. Natomiast w momencie, kiedy powstała ta praca Einsteina Podolskiego, było no, takie chwilowe zainteresowanie, dopóki Bohr pokazał, z czym się absolutnie zgadzam, i to jest dziwna sprawa, że ludzie, to też jest niepodkreślane w literaturze popularno-naukowej, on pokazał istotny błąd w rozumowaniu Einsteina Podolskiego Rozena, wcale nie używając stanów splątanych, tylko pokazując, że istnieje coś, co się nazywa komplementarność. Czyli jeżeli mamy pewne wielkości, znaczy ta komplementarność jest ściśle związana z możliwościami eksperymentalnymi. Jeżeli mamy polaryzator, który jest tak ustawiony, to on nie jest tak ustawiony. Polaryzator tak ustawiony rozróżnia takie dwie polaryzacje. A tak ustawiony dwie takie polaryzacje będzie rozróżniona w tym kierunku i w tym kierunku. Więc mamy tylko jedno ustawienie. Więc mierząc to, nie mierzymy tamtego. I to jest ta zasada komplementarności, która jest wpisana, to jest fantastyczne, wpisana w rachunek kwantowy. Bo zasada nieoznaczoności Heisenberga w zasadzie można ją tak przerobić, że wyraża tą komplementarność. Stany splątane, czyli stany splątane były zawsze, ale oczywiście już w momencie, kiedy chcemy badać te najbardziej istotne właściwości stanów splątanych, co stało się interesujące po pracy Bella, który wyprowadził nierówności Bella, które są niespełniane przez przewidywania dla pewnych stanów splątanych, natomiast są zawsze spełniane przez wszystkie teorie deterministyczne czy też probabilistyczne, które są oparte na klasycznym prawdopodobieństwie, czyli prawdopodobieństwie, które zakłada, że przypadkowość wyników polega z naszej niewiedzy, jakiś parametr znamy. I jeszcze te teorie miały być zgodne z teorią zgodności. I on wykazał, że to one spełniają pewną nierówność i przewidywania mechaniki kwantowej nie spełniają tej nierówności. I to bardzo mocno. W przypadku najsłynniejszej nierówności Klausera, Horna, Szymonego i Holta, to jest najbardziej słynna nierówność Bella, to mechanika kwantowa przebija ograniczenie klasyczne o 41%. 41% no to jest coś bardzo zauważalnego. I to zainteresowanie wzrosło i w związku z tym ludzie zaczęli szukać kontrolowalnych realizacji tych stanów splątanych. No i osobami, które znalazły coś takiego i zaproponowały eksperyment, to byli wspomnieni Klauser, Horn, Szymony i Holt. I Klauser w 1972 roku zrobił taki pierwszy eksperyment, bardzo prymitywny eksperyment Bellowski, za który dostał, jak i za tą nierówność, Nagrodę Nobla w 1922 roku. I to było, tam uzyskiwano polaryzacyjnie splątane pary fotonów, tylko wadą tego z pojedynczego atomu wapna. On był wzbudzany i tam była tak zwana kaskada fotonowa. Fotony przelatywały przez taki punkt obserwacyjny, gdzie były dwie soczewki, które zbierały promieniowanie. I nie fotony, przepraszam, tylko atomy, i one miały pewną szansę, że tam nastąpi kaskada, czyli przejście do jednego stanu i natychmiast przejście jeszcze niżej. I w tym momencie każdy zeskok na niższy stan produkuje nam foton. To jest to, co już intuicyjnie przewidział Bohr.
w 1913 roku. I potem mechanika kwantowa to pięknie rozszerzyła do prawdziwej teorii. Ale wadą tego jest, że w przypadku atomu to te fotony mogły lecieć w dowolnych kierunkach. Wcale nie były skorelowane kierunkowo, czyli łapaliśmy tylko jeden z nich. Z reguły czasami się zdarzało, że oba trafiały do tych soczewek, które to zbierały. No i w związku z tym jego eksperyment był niedoskonały, bo w przypadku niepewności Bella nie możemy mieć za dużej straty cząstek. A jeszcze inna niedoskonałość polegała na tym, że te jego soczewki były bardzo, bardzo blisko siebie. Także tutaj nie było. W przypadku niepewności Bella też wymagamy to, żeby była możliwość zmiany tego, co mierzymy, tego, co mierzy Alicja i tego, co mierzy Bob, w sposób taki, że żadna informacja o tym, zgodnie z teorią zgodności, nie może dotrzeć do źródła tych fotonów, ani nie może, ta informacja nie może dojść od Alicji do Boba. Wykonaniem samego pomiaru. Czyli to było za blisko i za dużo tracono fotonów. No i potem okazało się w latach 80. i to był Shi osobno i Mandel, ale w zasadzie Mandel to doprowadził do perfekcji. On zauważył, już ludzie wcześniej to coś tam wiedzieli, ale nikt się nie odważył wykorzystać tego do eksperymentów balowskich i Leonard Mandel zauważył, że można użyć pewnego zjawiska w optyce nieliniowej, tak zwanej spontanicznej parametrycznej konwersji częstotliwości ku niższym. I to urządzenie produkowało fotony, które były idealnie kierunkowo skorelowane. I z punktu widzenia, jeżeli byśmy sobie się zastanowili nad takimi zmiennymi tych fotonów, jak ich pęd, to ich stan w reprezentacji pędowej był właśnie stanem spontanem. I to notabene nie bardzo mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, że to było, w zasadzie to jest, był stan Einsteina Podolskiego zera. Na czym to polega? To polega na tym, że mamy kryształ, który umownie nazywa się nieliniowym. No co to znaczy nieliniowość kryształu? Kryształ, to jest oczywiście przezroczysty kryształ, bo to miał być eksperyment ze światłem, więc nie może światło w nim grząść. W momencie, kiedy wynaleziono laser, ludzie się zaczęli bawić tymi efektami nieliniowymi. Za to były nagrody Nobla w latach 60. między innymi Blombergiem za to dostał. Jako teoretyk, puszczano światło podczerwone, bardzo silne, z lasera podczerwonego na kryształ. I pewne kryształy miały taką właściwość, że światło podczerwone jest niewidzialne. Czyli ustawiano urządzenie, wtedy to był wielkie laserzysko, okay? I puszczano to na kryształ i z kryształu wychodził niebieski strumień światła. O proszę. I to jeszcze tak dobrze skolimowany, jak to powinno być w naszej wyobraźni z lasera. Okay? Czyli spore przesunięcie. Nie chodziło, a po prostu tam się była to właśnie ta nieliniowość polegająca na tym, że powstawała druga harmoniczna, światło przechodząc przez kryształ wzbudza drgania atomów, tak to można sobie, z taką samą częstotliwością jak ona ma, polaryzacji atomów, czyli tam troszeczkę drga elektron, nie tylko w rytmie walca, który nadaje mu interakcja z jądrem, ale jeszcze jest dodatkowe takie drganie, które jest związane z tym, że przechodzi akurat elektromagnetyczna fala świetlna. Okay? I teraz tak jak w gitarze, w fortepianie i tak dalej, są tak zwane wyższe harmoniczne, jeżeli układ jest nieliniowy. Z tego powodu mamy te tak zwane metronomy, nie pamiętam, jak to się nazywa, to urządzenie, które właściwie prawie że monochromatyczny dźwięk wydaje. Te nie metronomy, tylko no, wiem o co chodzi, taka proca jakby. Też no. No one są bardzo mało nieliniowe, tam jest właściwie pojedynczy kamertony, no kamertony, oczywiście.
Natomiast wszystkie, i to nadaje barwę to instrument, dlatego gitarę odróżnimy od fortepianu. Okay? One mają również wyższe harmoniczne. I z racji pewnej nieliniowości, i te wyższe harmoniczne to jest dwukrotna częstotliwość i tak dalej. I ten efekt polegał na tym, że światło o niskiej częstotliwości w wyniku tych drgań polaryzacyjnych, które miały pewną nieliniowość, wtórne światło również miało składową właśnie niebieską, czyli od bardzo większej częstotliwości. Okay? I teraz jest piękna rzecz w mechanice kwantowej, tutaj przejdę na chwilę do bardzo głębokiej teorii, bo w mechanice kwantowej dynamiką rządzi, dynamika jest opisywana równaniem Schrödingera, ale tam istotnym elementem jest pewna rzecz, która się nazywa Hamiltoniana. Nieistotne, to jest dosyć zaawansowana matematyka, ale Hamiltonian musi być zawsze samosprzężony. Nieistotne, co to jest, ale to oznacza rzecz fantastyczną w przypadku fotonu, że ten operator to jest pewne pojęcie matematyczne, tak samo jak funkcja falowa. Powiem tylko istnieje w naszych obliczeniach. Czy tam co widać na tablicy z tyłu. Taki Hamiltonian, żeby był samosprzężony, to on musi, jeżeli on pozwala na pewien proces, to musi pozwolić na proces odwrotny. Okay? Czyli musi istnieć zjawisko też takie, że wchodzi fala o częstotliwości pewnej i są emitowane pary fotonów o niższej częstotliwości. Bo pierwszy, ten proces, który opisywałem, to jest jakby sklejanie fotonów. Dwa fotony się sklejają i powstaje. Z punktu widzenia obrazu fotonowego można to tak sobie wyobrazić. I powstaje ten foton o wyższej częstotliwości. Ale również musi być pękanie fotonów. No. I teraz potem się bawiono w dalsze eksperymenty i okazało się, że można też generować inne częstotliwości i to jest bardzo często jest to używane do strojenia częstotliwości i tak dalej, i tak dalej. To ma bardzo wiele technicznych rzeczy i zauważono, że jeżeli mamy ten kryształ i tutaj jest ten silny laser i teraz puszczę tutaj pewien foton, nie foton, tylko pod pewnym kątem pole laserowe, to jest emitowane dodatkowy strumień światła. I okazuje się, że ten strumień światła ma częstotliwość, która jest, tu jest częstotliwość tego lasera, tu jest częstotliwość tego światła, które z innego lasera poszło, a ta częstotliwość jest różnicą tamtych częstotliwości. Czyli proszę zobaczyć, że te dwie częstotliwości się do siebie dodały. Ale okazuje się, że to się dzieje tylko w pewnych kierunkach. Tylko w pewnych kierunkach. Nie można tak sobie ustawić, pach i mamy. Musimy najpierw przeliczyć to całe urządzenie i wtedy możemy szukać, gdzie to zjawisko będzie zachodziło. No i ponieważ zjawisko jest zjawisko odwrotne, to z racji istnienia tego zjawiska odwrotnego, w momencie, kiedy przelatuje bardzo silny impuls lub ciągła fala laserowa przez taki kryształ, okazuje się, że rodzą się pary fotonów w ściśle określonych kierunkach, których częstotliwość może być różna, ale dodaje się do tej częstotliwości pola laserowego. Okay? Czyli proszę zauważyć, że już mamy tutaj splątanie piękne, bo wiemy, że suma częstotliwości to jest częstotliwość pola laserowego, ale nie wiemy, jaką częstotliwość ma tamten drugi. I oczywiście my możemy sobie wybrać, tak jak wybieramy właśnie te pomiary Alicji i Boba, że tą samą sytuację, to że wybieramy pewien kierunek i w tym momencie szukamy kierunku drugiego, gdzie się znajdą się te fotony, które mają tę częstotliwość lasera minus ta, którą żeśmy tutaj rejestrowali. I czyli jak widzi pan, mamy tutaj kierunkowe splątanie i splątanie częstotliwościowe.
I to były pierwsze eksperymenty, które już dawały nadzieję, że będzie ostateczny eksperyment Embelowski. Ale w międzyczasie powstał pewien dodatkowy problem, który stworzyła praca teoretyczna Greenbergera, Horna i Zeilingera z 1989 roku. Bo oni pokazali, i to była dla mnie bardzo kluczowe odkrycie naukowe, które zmieniło moje życie, ale nie moje odkrycie, ale mi życie zmieniło, bo pokazało mi, że są tysiące nowych zjawisk, o których nie myśleliśmy, i nieklasyczność tych zjawisk jest jeszcze większa niż te, które znaliśmy wcześniej. I oni pokazali, że rzecz następującą, oni to zrobili dla czterech cząstek, ale powiedzieli, że dla trzech jest to możliwe, to uznali, że dla czterech cząstek łatwiej pokazać, że to jest do pewnym stopniu możliwe do zrobienia. Chodziło o sprawę, czy ten proces istnieje w naturze. Ale to nie jest to. W razie to już zachodzi dla cząstek, trzech cząstek, czyli znacznie nie mamy, mamy już teraz Alicję, Boba i Charlie'ego. No, już nie są to dwie osoby, czyli i robimy z tym eksperymentem Bellowskim, i jeżeli one są w tym stanie Greenbergera, Horna i Zeilingera, to wtedy pomiary Alicji, Boba i Charlie'ego też pokazują wersję twierdzenia Bella, czyli że nie możemy splątania opisywać na sposób klasyczny, że to jest jakiś klasyczny rachunek prawdopodobieństwa, nieznane, zmienne, i plus jeszcze relatywistyka działająca ok, ale też pokazali bezpośrednio, że całe rozumowanie Einsteina, Podolskiego, Rosena, jeżeli je uogólnimy na trzy cząstki, czego oni nie zrobili, staje się kompletnie bez sensu. Prowadzi do tego, że 1 równa się minus 1, no a jak to minus 1 przerzucę na drugą stronę, to 2 równa się 0. Ok? No, robiąc krok po kroku rozumowania Einsteina, Rosena i Podolskiego, dostajemy, że 2 równa się 0. No, czyli widzimy, że w tym rozumowaniu jest błąd. No. I tu w tym momencie powstało zagadnienie, jak obserwować splątanie trzech cząstek. Już znano tą parametryczną konwersję, ale ona dawała tylko splątanie dwóch cząstek. No i tutaj to akurat udało nam się z Antonem i dwoma kolegami rozwiązać, i wymyśliliśmy, co się nazywa wymianą splątania, która potem którą natychmiast można było przerobić na produkcję tych stanów trójcząstkowych. A co więcej, w momencie, kiedy właśnie już to wszystko mieliśmy gotowe, pojawiła się praca w marcu 1993 roku, praca o teleportacji. Ja chyba wtedy byłem w Innsbrucku, nie chcę skłamać. 93-92. Tak, bo ja przecież, to była praca o teleportacji w marcu, a ja byłem wtedy wizytnym profesorem w Innsbrucku, na pewno, bo to pamiętam. I spojrzeliśmy na siebie z Antonem i mówimy, a my wiemy, jak to zrobić. Bo praca o teleportacji dawała tylko protokół, co jest fajne, co jest super, żeby zrobić fantastyczny eksperyment pokazujący piękno mechaniki kwantowej. No, na tym to była idea eksperymentu polaryzacyjnego, ale chodzi o teraz, żeby to zrobić. Okay. I ta praca nie dawała żadnego przykładu. Najwyżej było, być może było jakieś tam bla bla, że można by było użyć tego i tamtego, ale nie było. A myśmy po prostu wyprowadzili tą metodę, gdzie właśnie była ta ultra koincydencja potrzebna i tak dalej. I udało nam się, teraz ta praca się nazywa, może podam po angielsku, Event Ready Bell Experiment via Entanglement Swapping. No,
sam tytuł jest bardzo skondensowany, zawiera bardzo wiele rzeczy, które były potem stały się istotne. I tutaj po raz pierwszy pokazywaliśmy, że można stworzyć sztuczne splątanie. Mamy dwie pary, które są splątane, z dwóch źródeł, nawet niezależnych zupełnie od siebie. Potem kilkanaście lat później pokazaliśmy, zrobiliśmy taki eksperyment, gdzie źródła były absolutnie niezależne. I teraz robimy pomiar na tych dwóch fotonach i te dwa zewnętrzne stają się splątane. Mimo że były totalnie niezależne. No i jak pan sobie wyobraża, można to uogólnić na taką układ taki gwiazdowy. Wtedy mamy trzy cząstki splątane, bo można tu iść do nieskończoności. Także wszystkie stany Greenbergera, Zeilingera można w ten sposób wyprodukować. No i właśnie jak powstała ta praca o teleportacji, to mieliśmy już właściwie gotowo tą wymianę splątania. Ona jeszcze nie była w tak dokładnej formie wymiany splątania, ale wszystko było przeliczone. Spojrzeliśmy na siebie z Antonem i powiedzieliśmy, no my wiemy jak to zrobić. I ta wiedza, że myśmy byli pierwsi, którzy wiedzieli jak to zrobić, spowodowała, że potem 4 z haczykiem lata później Anton zrobił tą pierwszą prawdziwą kwantową teleportację. Bo po prostu on już wtedy zaczął kupować odpowiedni sprzęt. A inni jeszcze tego nie wiedzieli. Myśmy to dosyć szybko opublikowali. Była próba plagiatu tej pracy. To była wtedy bardzo gorąca sprawa. Ale na szczęście to zostało, że tak powiem, zażegnane dosyć szybko. I ktoś tam chciał po prostu ukraść ten pomysł. I to stało się właśnie podstawą tego eksperymentu teleportacyjnego. Eksperyment teleportacyjny w zasadzie, jeżeli się patrzy na schemat tej wymiany splątania, to bierze się ten schemat i nożyczki i ucina się fragment tego interferometru. I wtedy wychodzi teleportacja. I to umożliwiło Antonowi wykonanie tej teleportacji. No, jak wspomniałem panu, być może za ścianą jest profesor Harald Weinfurter, który robił ten eksperyment. Ja tylko byłem konsultantem przy nim. Na pewno wpłynąłem na to, że w ogóle zrobili ten eksperyment, bo cały czas im mówiłem, że muszą to zrobić. Natomiast tam nie wiem, fizycy teoretyczni są często bardzo zrozumiali. Ja staram się, nie wiem, może mi to nie wychodzi, ale nie być, ale chyba Feynman to powiedział, właśnie obniżając rangę fizyków teoretyków, jaka jest różnica między teoretykami a doświadczalnikami. On powiedział, że fizyk teoretyk to jest taki, który robi obliczenia, myśli nad prawami fizyki i tak dalej, a fizyk eksperymentalny to jest taki, który robi obliczenia, myśli nad prawami fizyki i jeszcze umie zrobić eksperyment. A to potwierdzić. To jest tak imponująca wiedza, że to jest po prostu niesamowite. Natomiast tutaj chciałbym dodać, że to zjawisko parametrycznej konwersji to było jakieś takie złote runo, bo niesłychanie ułatwiło eksperyment. Także na naszym uniwersytecie mamy stanowisko dla studentów, którym po prostu mamy produkcję stanów splątanych i mogą mierzyć sobie te korelacje. I to nie wymaga ani żadnych kriostatów, ani próżni, ani czegokolwiek. Po prostu jest kilka pudełek na biurku ustawionych i detektory, i komputer, który to wszystko zlicza i pokazuje. W zależności od ustawienia polaryzatorów, które można ręcznie sobie ustawiać, jak wyglądają te korelacje z liczeniem fotonów. Czyli taka maszynka do plątania na stole dosłownie. Tak. I to jest, ale oczywiście potem ludzie robili znacznie bardziej skomplikowane rzeczy
I chyba najbardziej skomplikowaną rzecz w celach tych belowskich, bo pod koniec, w 2015 roku zakończył się wyścig, który wygrał oczywiście Czarny Koń, o to, żeby zrobić idealny eksperyment belowski. I ten idealny eksperyment belowski był zawarty też w pierwszej części tego tytułu naszej pracy, to znaczy Event Ready Bell Experiment. Bell zapostulował rzecz następującą, żeby zrobić ten idealny eksperyment. Jedną z rzeczy, którą musimy mieć, to musimy wiedzieć, czy nastąpiła emisja. Musimy wiedzieć, czy nastąpiła emisja. A drugie wymaganie było to, że oczywiście dwie stacje pomiarowe muszą być bardzo daleko od siebie, żeby tego nie było jakby możliwego przekazu informacji o tym, co mierzy Alicja, a co mierzy Bob. A trzecim wymaganiem była oczywiście olbrzymia wydajność detektorów. Musiała być bardzo wysoka. No i może tutaj przejdę akurat do Haralda. I Harald brał udział w tym wyścigu, ja byłem jego konsultantem. Jeździłem do Monachium w dwóch celach, zawsze w październiku. To ci, którzy biegają długie dystanse, to wiedzą, że tam jest maraton. Jak jest człowiek w lepszej formie, to może przebiec półmaraton. I wykorzystywałem to na półmaraton w niedzielę, a przez dwa tygodnie tam dyskutowaliśmy o różnych sprawach. I Harald zbudował dwie pułapki atomowe. Te atomy wysyłały fotony do pewnego wspólnego miejsca. Tam następował pomiar belowski i w tym momencie splątywano te dwa atomy w pułapkach atomowych i wtedy Harald mógł dokonywać pomiarów na tych atomach i w ten sposób właśnie, a pomiary na atomach mają bardzo wielką skuteczność. Bo atom to jednak spora sprawa, tak można powiedzieć. To były takie pomiary jonizujące i tak dalej, także to dosyć łatwo wykryć. W przypadku fotonów trzeba, żeby mieć dużą wykrywalność fotonów, to w zasadzie trzeba mieć jakieś nadprzewodzące urządzenie, które po prostu dostaje w łeb w momencie, kiedy tylko jeden foton do niego wpadnie, wtedy się załamuje stan tego urządzenia i to przesyła sygnał do. I tak to zrobił Anton Zeilinger. No i Harald się spóźnił z tym doświadczeniem, bo mu jeden z laserów wysiadł. Na kilka miesięcy. I ja byłem w bardzo trudnej sytuacji, bo pewnego dnia w sierpniu 2015 roku wysłałem do Haralda e-mail. Harald, przykro mi, ale grupa Hansona w Delft zrobiła eksperyment. I też to była wymiana splątania, ale oni poszli bardzo znacznie prostszą drogą. Zamiast mieć te fantastyczne pułapki atomowe, użyli takich w zasadzie pseudoatomów, które się tworzą w defektach w diamencie. W idealnym przypadku diamentu i to jest jakby taki pseudoatom. Tam z reguły jest jakiś atom azotu chyba uwięziony i tak dalej, tak dalej. To są tak zwane centra koloru w diamencie. I oni uzyskali bardzo słabą statystykę, ale to wystarczająco już pokazało, że można zrobić idealny eksperyment. Polski Anton zrobił. Ogłosił swoje wyniki chyba, nie wiem, 6 tygodni później. Jeszcze grupa, duża grupa w Stanach Zjednoczonych, w tym samym dniu, co Anton ogłosiła, bo już się porozumieli. Na innej zasadzie zrobiono eksperyment, no a biedny Harold 2 lata później. Bo okazało się, że wymiana prostego lasera półprzewodnikowego, który był potrzebny w jednej z pułapek, no to nie była taka prosta sprawa. On musiał mieć dokładnie taką samą częstotliwość jak ten, który się zepsuł. A producent nie był w stanie tego powtórzyć.
I dodam, że ta statystyka w pierwszym eksperymencie Hansona, to wydaje mi się, że nie chcę skłamać, to można sprawdzić, ale może dla ostrożności podam dane bez pierwszej liczby znaczącej. On w całym eksperymencie zarejestrował kilkaset par fotonów. Natomiast Anton, czy też Harald, on rejestrowali dziesiątki tysięcy. I w tym momencie oczywiście implikacje tego eksperymentu, prawda, to znacznie bardziej wykluczało możliwość istnienia tych klasycznych teorii i z racji przypadkowości tego efektu klimatycznego. No bo w tym, jest to znane, prawda, to też i w medycynie się stosuje i tak dalej, że czasami pewien efekt możemy uzyskać tylko z racji jakiejś tam przypadkowości. Trzeba mieć bardzo dużą statystykę, żeby ta przypadkowość została wykluczona. Prawda? Dziennikarze polityczni mówią, że błąd statystyczny pomiaru w przypadku poparcia dla partii politycznych wynosi 3%, co jest prawdą, ale częściowo jest nieprawdą, bo to tylko jeżeli próbka wynosi 1000. Jeżeli próbka będzie wynosić 10 tysięcy, to już jest 1% tylko. I dlatego zwiększenie próbki daje nam większą dokładność. W momencie, kiedy mamy statystykę, która idzie w tysiącach, no to jest znacznie lepszy wynik niż kilkaset. A w jaki sposób Chińczycy w tym swoim eksperymencie dostarczyli tę cząstkę, o ile dobrze to rozumiem, na tego satelitę? W jaki sposób było to zorganizowane i jak zachodziła generalnie ta komunikacja? Przede wszystkim oni nie robili eksperymentu perfekcyjnego. Po prostu w ramach komunikacji kwantowej często używa się eksperymentów bellowskich. Ona może być oparta na eksperymentach bellowskich, na tych antykorelacjach, bo w ten sposób się tworzy serię liczb u Alicji i u Bob, które są swoimi przeciwnościami. W tym momencie, jeżeli Alicja odwróci swoją liczbę, to mamy tą samą sekwencję liczb przypadkowych. I to fundamentalnie przypadkowych, bo mechanika kwantowa nie jest deterministyczna. Także ten eksperyment, który zrobił Zhang-Wei Pan, nasz kolega. Mam z nim też, nie wiem ile prac, ale w każdym razie taką fundamentalną pracę przeglądową zrobiliśmy i też jesteśmy współautorami pierwszej obserwacji interferencji czterofotonowej. Jednej z wersji. Oni wysłali dzięki olbrzymim zasobom, które dostał Zhang-Wei, wysłano satelitę, który się nazywa Mixius. To jest taka zlatynizowana nazwa pewnego filozofa chińskiego, który mniej więcej w czasach chrystusowych był najlepszym fizykiem w Chinach. I między innymi. W przypadku teleportacji akurat, to na nim była zainstalowana ta stacja odbiorcza Bob. Czyli ten satelita był Bobem. Okay? Tylko zmechanizowanym Bobem. Natomiast na Ziemi była stacja nadawcza, w której była kreacja par splątanych tym samym zjawiskiem parametrycznej konwersji. I tam dokonywano tego pomiaru bellowskiego, jednej z tych cząstek i cząstki o nieznanym stanie. I ponieważ druga cząstka leciała aż do satelity, no to tam na satelicie sprawdzano, czy rzeczywiście prawidłowy stan jest teleportowany, bo oczywiście to
ten stan był nieznany w sensie idei generalnej eksperymentu, ale był absolutnie znany eksperymentatorom, no bo inaczej by nie stwierdzili, czy ich teleport działa. I także ta stacja, ten Micius był bobem. I co jest istotne, też tak samo jak w pierwszym eksperymencie Antona, używano tylko jednego, badano tylko teleportację przy, jak mówiłem, że to w tym miejscu, gdzie ten eksperyment Pomiarbela jest dokonywany przez Alicję na tej cząstce o nieznanym stanie i jednej cząstce ze stanu Einsteina Podolskiego Rozona, to brano pod uwagę tylko tę sytuację, że umownie powiemy, że wyszedł wynik 1. Natomiast zmieniano te kolejne stany, które miały być teleportowane. 6 rodzajów stanów wybrano. I teraz w momencie, kiedy Micius przelatował nad tym teleskopem, on był tak synchronizowany, był na takiej orbicie, że nad tym teleskopem, który wypluwał ten jeden z fotonów z programu do Boba, to on bezpośrednio nad tym teleskopem był o godzinie 12:00 w nocy. Czyli w maksymalnej ciemności. Sam satelita też był w ciemności w tym momencie. I w związku z tym miał pewną szansę złapać ten foton, nie było tła. Ja nie chcę skłamać, to można zajrzeć do Nature, gdzie ten eksperyment jest opisany, ale ogólnie oni chyba w ramach też kilkuset zdarzeń zebrali. Wydaje mi się, że na jeden przelot oni łapali około 30 zdarzeń. Bo większość po prostu na takiej odległości bardzo trudno utrzymać kolimację. Kolimacja to jest jakby szerokość strumienia. Tam leciał jeden foton, a on miał to nieokreślone położenie. Im dalej, tym bardziej było nieokreślone, więc większość fotonów po prostu nawet nie trafiała w tego. Oczywiście, przepraszam, ich położenie było nieokreślone. Znowu gadam mechanistycznie. Było nieokreślone i po prostu one nie były rejestrowane przez satelitę. Na tym satelicie, co oznaczało, że gdybyśmy ustawili detektory w innych miejscach, to gdzieś by tam zarejestrowano. To jest dobry język kwantowy, bo tu już nie wpadłem sam w pułapkę trywializacji. Także to tych zdarzeń, ja nie wiem, może 300 łącznie było. To można sprawdzić. Jest wersja tego w Archive. Archive to jest takie ogólnodostępne repozytorium preprintów i każdy ze słuchaczy może sobie wygooglać tam, wpisując słowo teleportation i Janeway Pan, znaleźć najpierw to nazwisko i wtedy prawdopodobnie ta praca wyskoczy. Jeszcze Micius można dodać do tego wtedy. W dużym stopniu można to znaleźć. Także to nie było tak, że tam to było tysiące zdarzeń. To było tylko pokazanie, że zjawisko, w pewnym sensie to jest pokazanie, że zjawisko nie zanika na tej odległości. I notabene odległość w tym przypadku w momencie, kiedy oni ja sporo wiem o tym eksperymencie, bo mnie tam w pewnym momencie, jak to się zakończyło sukcesem wypuszczenie tego satelity, to chińska telewizja mnie prosiła o taki krótki wywiad i w związku z tym musiałem się troszkę nauczyć tego, co Janeway planuje. Oni oczywiście nie wykorzystywali tylko tego momentu, kiedy satelita jest bezpośrednio nad teleskopem, ale troszkę wcześniej, bo wtedy już w ogóle żadnej statystyki by nie było. No tak. Więc ten teleskop, to jest tak zwany śledzący teleskop i on po prostu śledził i to pomiędzy
wydaje mi się, 15 stopni od zenitu do 15 poza zenitem śledził. I w tym okresie zliczał te fotony. I orbita była taka, że w momencie, kiedy satelita był w związku z tym w momencie, kiedy satelita był najbliżej teleskopu, to był w odległości 500 km od teleskopu. Czyli wykazano, że teleportacja jest możliwa. Potem jeszcze ten niczy został użyty również do pewnych eksperymentów bardzo dalekozasięgowych z udziałem grupy Zeilingera w Wiedniu. Notabene Janeway Pan był postdokiem u Antona i też robił, jest współautorem eksperymentu teleportacyjnego. I to ta współpraca nadal trwa, chociaż z racji tego, że się rozjeżdżamy niestety politycznie z Chinami, to już była troszeczkę ostrożniejsza niż wcześniej. Mhm. Ale też zrobiono eksperyment, ale wolałbym o nim nie mówić, bo po prostu mogę coś. Częstym pytaniem jest też to, czy teleportację kwantową można wykorzystać do takiego natychmiastowego komunikowania się. Często widać to w programach czy w filmach science fiction, że mamy tam jakieś urządzenia, które pozwalają na natychmiastową komunikację na odległości rzędu lat świetlnych, co oczywiście przy ograniczonej prędkości światła jest niemożliwe. Wiemy też, że no niestety ta teleportacja kwantowa nie pozwoli na to, żebyśmy mogli się komunikować natychmiast, ale właściwie dlaczego? Przypominam. Dobrze, że powiedziałem o tej definicji maksymalnego splątania, którą sprowadza, używa Anton w swoich prezentacjach. Okej, okay, no proszę, w momencie, kiedy mamy dwie cząstki splątane, cokolwiek nie zrobi Bob jest wiadomo, i cokolwiek mu nie wyjdzie, jest wiadome tylko jemu. I teraz Alicja cokolwiek nie zrobi, dla niej jest to fundamentalnie przypadkowe, jest wiadome tylko jej. Nie ma i jedyny sposób, żeby była komunikacja, to Bob bierze telefon na korbkę, o którym wspominałem, i dzwoni do Alicji i mówi: słyszysz mnie, wyszło minus jeden, więc u ciebie też powinno wyjść plus jeden, bo wynik ma być odwrotny. Alicja krzyczy: słabo cię słyszę, ale plus jeden. Tak? Bez klasycznej komunikacji nie ma przekazu żadnej informacji za pomocą splątania. Splątanie, w czym też w tych badaniach też uczestniczyłem, ma pewną wartość komunikacyjną, bo może zredukować, to jest fantastyczne, zredukować ilość potrzebne informacje, może czasami zredukować ilość potrzebnego przekazu informacji, żeby wykonać pewne zadanie matematyczne oparte na danych, które są rozrzucone pomiędzy kilkoma, na przykład pomiędzy Alicją a Bobem. Alicja ma pewne dane wyjściowe do funkcji, Bob ma pewne dane wyjściowe do funkcji, żeby obliczyć tą funkcję trzeba znać wszystkie dane. Okay? Ale na przykład możemy mieć sytuację taką, że częściowa znajomość danych powoduje, że możemy od czasu do czasu odgadnąć takie edukowane odgadywanie, to znaczy możemy ograniczyć pewne wartości, że na przykład ta wartość nigdy nie wyjdzie. I teraz okazuje się, że możemy użyć splątania do tego, że jeżeli mamy tą jakąś funkcję, która jest obliczalna w momencie, kiedy znamy dane Alicji i Boba, jeżeli połączymy Alicję i Boba połączeniem związanym z pomiarami nad stanami splątanymi, to okazuje się, że możemy taką funkcję z większym prawdopodobieństwem obliczyć prawidłowo, mając to samo ograniczenie do przekazywania ewentualnej informacji, co w przypadku jakiejkolwiek matki dykastycznej. Okay? Czyli
mamy większe prawdopodobieństwo rozwiązania, uzyskania rozwiązania prawidłowego. Tutaj może od razu też powiem, co być może Państwa przekona do tego, że właśnie te nierówności Bella można przekształcić jako pewnego rodzaju grę kwantową, której jeżeli im większą wartość uzyskamy, tym będzie lepiej. I teraz, kiedy mamy klasyczne metody, czyli tylko telefon na korbkę, albo nawet superkomputer i tak dalej, no to nigdy nie przebijemy tej wartości symbolicznej dla nierówności Clausera, Horna, Szymonego i Holta. Alicja i Bob, cokolwiek by nie robili, nigdy nie uzyskają tej liczby Clausera, Horna, Szymonego, Holta większej niż 2. Okay? Ale jeżeli będą używać splątania, to nagle uzyskają 2,8. I wtedy wygrali. Okay? Czyli mechanika kwantowa pozwala na pewne procesy, które są niemożliwe, i to też zawiera taką pewną redukcję wymaganego przekazu informacji, żeby odgadnąć wartość pewnej funkcji. I tutaj mogę Panu powiedzieć, że w laboratorium Mohameda Burunane w Sztokholmie zrobiliśmy taki eksperyment, którym zrobiliśmy kwantową wersję Bridge'a. I okazuje się, że ja nie gram w Bridge'a, ale zatrudniliśmy osoby, które się dobrze znają na Bridge'u, i wiadomo, że w Bridge'u mamy licytację. Prawda? I tutaj licytacja jest oparta na ograniczeniu informacyjnym. Nie wolno się kopać pod stołem na przykład. Prawda? Nie wolno pokazywać taką minę, że mam złe karty i tym podobne rzeczy. Jedyna rzecz, którą wolno nam według reguły, jest tylko przekazać tą informację, która jest tam 4 piki czy coś w tym rodzaju. Nie pamiętam tego. I okazuje się, że jeżeli byśmy pozwolili, tutaj jest śmieszna rzecz, żadne reguły sportowego brydża tego nie zabraniają, żeby na tym stole stał jeszcze interferometr. Nie ma w regułach, nie wolno mieć interferometru, nie wolno sobie przekazywać interferometru. Interferometr oparty na splątaniu nie przekazuje żadnej informacji, więc jest czystym urządzeniem. On sobie siedzi, jest zupełnie bezużyteczny, ale właśnie można by było go uzyskać do tego, że osoby, które by miały ten interferometr, Alicja i Bob, w przeciwieństwie do Charlie'ego i Danieli, okay, mieliby minimalną przewagę przy licytacji. Dzięki temu statystycznie rzecz biorąc w 10 tysiącach gier by ograli tamtych. Sporo grania. Uzyskaliśmy dwuprocentową przewagę i Mohamed zrobił eksperyment i pokazał. I notabene to było konsultowane z jakimś arcymistrzem Brydża z Finlandii, tak mi się wydaje. Czyli mechanika kwantowa w służbie brydżystów, jednym słowem. Tak, stwierdziliśmy, że właśnie nasz eksperyment wymaga korekty, przynajmniej korekty w zasadach brydża sportowego. Nie wolno mieć interferometru obserwacji zjawisk na stole, pod stołem podczas gry w brydża. I to jest właśnie, i to jest piękne połączenie, bo właśnie ten interferometr z punktu widzenia klasycznych wymogów, ten interferometr nie przekazuje żadnej informacji. Przekaz informacji jest zero, bo splątaniem nie można przekazać żadnej informacji. Natomiast można go użyć do redukcji informacji, albo można użyć go do uzyskania korelacji, które na przykład powodują, że mamy dwie kopie tej samej sekwencji liczb przypadkowych, wtedy mamy idealną formę, można skonstruować idealną formę
szyfrowania. Wiadomo. Ale bezpośrednio nie. A czy w planach są jakieś większe, inne eksperymenty związane z teleportacją kwantową? Czy to jest już jakoś określone, idziecie w jakimś konkretnym kierunku? Czy jeszcze są tutaj białe plamy, rzeczy do odkrycia i niewiadome, którymi trzeba się zająć? No, są pewne zupełnie otwarte pytania, które też no, być może będą, odpowiedzi na to będą znajdowane na przykład w kosmosie. Jest to do jakiegoś stopnia być może oddziaływania grawitacyjne wpływają na splątanie, ogólnie na kwantową superpozycję. No i, ale też oczywiście jest strasznie dużo nowych efektów, które można używać w przypadku chęci stworzenia nowych urządzeń wykorzystujących specyficzne cechy kwantowe informacji. I tutaj się spodziewam, tu jest ciągłe eksperymentowanie. To jest ciągłe eksperymentowanie. Nie mówiąc o tym, że jeszcze ludzie się zajmują konstrukcją coraz lepszych bramek do możliwych komputerów kwantowych i tak dalej, i tak dalej. Także aktywność jest po prostu niesamowita. Jest to niesamowita w tej chwili aktywność, ale też ciągłe jest sprawdzanie, czy to wszystko działa na coraz dalszych odległościach. I to musi być tak. Stałą grawitacyjną też ciągle ludzie, inni naukowcy ciągle sprawdzają, jaka jest jej wartość przeróżnymi metodami. Stała Plancka też jest określona, jaka jest jej wartość i dążymy ku coraz lepszym wynikom. Także tego jest strasznie dużo. Strasznie dużo. To jest, no i pewnie w tej chwili kryptografia. To już... I pewnie kryptografia kwantowa, nie? W bankowości to też no, pewnie jest przyszłość. Kryptografia kwantowa no to jest ta część kwantowej informacji, która ma tą zaletę, że jest dosyć łatwa do zrobienia. I istnieją już urządzenia do kwantowej kryptografii, które zapewniają absolutne bezpieczeństwo, tylko chodzi o to, żeby to było na coraz większych odległościach. I tutaj między innymi w naszym centrum pracujemy nad takimi zagadnieniami, jak zrobić kryptografię, która jest bezpieczna, ale jednocześnie długozasięgowa. To jest jeden z takich otwartych problemów, które są zarówno fizyczne, fizyka, fundamentalna fizyka stosowana i jednocześnie po prostu za tym mogą mieć patenty i wdrożenia. I to jest jedna z jeden z naszych kierunków badań w naszym centrum. Panie profesorze, bardzo dziękuję w imieniu swoim i całej społeczności Astrofazy, że zgodził się pan profesor poświęcić trochę czasu dla nas i wyjaśnić nam te tajemnice związane z teleportacją kwantową, trochę to odczarować tak naprawdę z tych mitów, które narosły w przestrzeni publicznej. Także dziękuję bardzo serdecznie. No cóż, moi drodzy, a z wami widzimy się w kolejnych odcinkach Bliskich Spotkań trzeciego stopnia. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Thank you.